Hejka kochani, z tej strony Roxana Węgiel. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół legalnej kultury. Mua, buziaczki. Witaj. Zaczekaj! Moje pierwsze doświadczenie z dubbingiem wspominam bardzo fajnie, ale jeśli chodzi... Jeśli miałabym porównać te dwa doświadczenia, doświadczenie przy dubbingowaniu w animacji Hotelu Transylwania 3 do Tajemniczego Ogrodu, do głównej roli, dubbingowania głównej bohaterki, to szczerze powiem, że jednak dubbing do animacji jest łatwiejszy, bo w przypadku Tajemniczego Ogrodu musiałam się dopasować idealnie, dosłownie sekunda do sekundy, do ruchów ust aktorki, więc to było wyzwanie, ale ja lubię nowe doświadczenia, także bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak cudownym projekcie. Cały projekt zaczął się od wstępnego nagrania pewnej sceny, po której produkcja mogła zdecydować, czy w ogóle nadaje się do podkładania głosu pod główną bohaterkę. No i okazało się, że tak. Później nagrałam cały film. Właściwie zajęło mi to 2 dni. Widziałem cię. Masz wielkie kłopoty. Nazywam się Mary Lennox. Mój wuj jest właścicielem tego pałacu. Jestem Colin Craven, mój kuzyn. Miałam też okazję nagrać teledysk promujący film Tajemniczy Ogród do piosenki Tajemnice, którą napisałam wraz z cudownym kompozytorem Pawlicem, którego pozdrawiam. Ogólnie plan teledysku przebiegł bardzo przyjemnie. Spotkałam się nawet po latach z moim kolegą z Voice'a, z moim dobrym kumplem, Antkiem Skardiną, który również podkłada głos pod jednego z bohaterów filmu. Także fajnie mogłam też odświeżyć stare znajomości. Naprawdę bardzo dobrze mi się pracowało. Po Eurowizji moje życie zmieniło się całkowicie, ale ja w środku nadal pozostaję sobą. Więc ja jestem bardzo wdzięczna za to wszystko, przede wszystkim. Naprawdę czuję tak ogromną wdzięczność za to, co mnie spotkało w życiu, za to, jakich ludzi spotykam na swojej drodze, za to, co się w ogóle wydarzyło i za te złe sytuacje też, bo to też mnie dużo nauczyło. Ogólnie właściwie po Eurowizji zaczęły się tak naprawdę pierwsze koncerty, pierwsze duże projekty, duże kampanie reklamowe. Także naprawdę moje życie nabrało rozpędu. Nie spodziewałam się, że to tak zadziała, że zwycięstwo w Eurowizji. Znaczy wiedziałam, że w jakimś stopniu mi to otworzy drzwi do kariery, ale nie wiedziałam, że będzie aż taki hype na to. Także naprawdę cudownie. Bardzo się cieszę, że miałam taką szansę. W ogóle zaprezentowanie się na scenie eurowizyjnej, bo to mi bardzo dużo dało. Muzyka to moja największa pasja. Dlatego zawsze korzystam z legalnych źródeł. Ja głównie komunikuję się z moimi fanami przez Instagrama. Tam mnie oznaczają w relacjach, komentują moje posty. Ja też ich obserwuję i też czasem odpisuję na różne pytania. A czego unikam? Unikam czytania po prostu hejtu. Nie czytam komentarzy. Nie musisz mieć supermocy, żeby być bohaterem. Uczciwość ma moc. Jeśli chodzi o moją szkołę, to ja mam nauczanie indywidualne, uczę się w domu. Mam cały rok na to, żeby zdać wszystkie przedmioty, żeby zdać egzaminy klasyfikacyjne z każdego przedmiotu. I po prostu uczę się. Dostałam ramę programową, wszystkie rzeczy, które obowiązują moją klasę. I sobie to zdaję na bieżąco. Teraz przez pandemię mam więcej czasu niż zazwyczaj. Wcześniej nie za bardzo miałam przestrzeń na to, żeby się regularnie uczyć. Jak tylko miałam kilka dni wolnych, to cały swój wolny czas poświęcałam na naukę. A teraz żyję sobie na spokojnie właściwie. No od niedawna się coś dopiero zaczyna dziać. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale znajduję ten czas i na ćwiczenia, żeby cały czas pracować nad sobą, nad swoim wokalem, jak i również na naukę. Hejka, kochani! Oglądacie filmy z legalnych źródeł? To dokładnie tak samo jak ja. Miłego seansu Wam życzę. Roxana Węgiel.